Docieram do domku przy samej drodze. Zaraz spróbujemy wejść do środka i zobaczyć, co zostało. Kurde, dom jest bardzo w złym stanie. Niedobrze. Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, najprawdopodobniej salon. Szafa jeszcze z wmontowanym łóżkiem do środka. Super sprawa. Część układu kierowniczego. Migacze, wycieraczki. Biedny kaktus nie dał rady. Mimo to, że kaktusy zużywają bardzo mało wody, ten niestety nie wytrzymał. Jest tutaj straszny bałagan. Mamy tutaj jakiś fajny sprzęt elektroniczny. O kurde, jak mały telewizorek. Albo to bardziej monitor. Kurde, co to za sprzęt? Unitra. Tutaj mamy otwarza CD. Dobra, idziemy zobaczyć do następnych pomieszczeń. Ktoś zostawił latarkę bez baterii. Kiedy dom został opuszczony, nie wiem dokładnie, ale na pewno było to bardzo dawno temu. Zobaczcie, ubrania właściciela nadal są w szafie. Czyli jedno jest pewne, że się stąd nie wyprowadził. O kurde, jaki ładny obraz. Tu kiedyś był piec, najprawdopodobniej. Być może ktoś go zdemontował. Dużo kaset VHS. Telefon stacjonarny Siemensa i karta Playa. Mamy jakiś film. Action Jackson 2. O, tutaj więcej płyt. Są też filmy na CD. Basic. Co my tu mamy jeszcze? Ich troje. O kurde. Już dawno nie słyszałem. Asterix. Kontra Cezar. Bardzo fajna bajka. Co my tu mamy jeszcze? Nieśmiertelny. Tutaj coś dla dorosłych. Od razu na bok damy. O, i kolejne płytki Asterixa. SS. Dobra, klub odkrywcy. O, tutaj mamy jakiś ładny przedmiot.
Ciekawe, czy polska produkcja. Możliwe. Ale nie jest nic opisane. Panel od radia. Pionier. Tutaj też elektronika i pajęczyny. Co? Podbierak. No, ktoś chyba lubił chodzić na rybki, a bez podbieraka ani rusz. Połówka telefonu. Przyprawy. Ziele angielskie. Nie widzę daty. Podejdziemy bliżej. Tu widzę jakieś ciekawe dzbanuszek. Made in Poland. Mamy komplecik, a zobaczcie jaki ładny. Co jeszcze tu znajdziemy? Ładny talerzyk. Pruszków. Do tego filiżaneczka. No całkiem ładny komplecik. O, tu jeszcze jest coś ładnego. Piwo. No zbyt wiele piwa do tego nie wejdzie, ale beczułka fajna. Termometr. Jeszcze działający. Mówcie co chcecie, ale te stare termometry były najlepsze. Tu jest jeszcze jeden. Żelazko. To już jest pusto. Tu jeszcze są jakieś ładne talerzyki. Ciekawe z jakiej firmy. Połowice? Ubrania. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Thank you.
piecyk. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Tu nawet chyba nie będę wchodził. Nie ma sensu. Dostać na spokojnie. Można też wyjść tędy. Zobaczymy, która droga będzie lepsza. Tylko że tutaj wyjdę centralnie przy drodze głównej. Czy to jest dobry pomysł? Na pewno najszybszy. Dobra, ja już sobie wyjdę tutaj na spokojnie, a z wami się już żegnam i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się.